Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego. Za nami konferencja inaugurująca program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, którą zorganizowano we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu. W wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele rządu, Komisji Europejskiej, a także przedstawiciele organizacji społecznych, naukowcy oraz przedsiębiorcy. Doskonała frekwencja na naszym wydarzeniu. Dzisiaj, kiedy otwieramy oficjalnie program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, mamy tutaj we Wrocławiu, w Centrum Kongresowym Hali Stulecia, kilkaset osób, które chcą rozmawiać o tym, kiedy pierwsze konkursy będą ogłoszone, o tym, kiedy te pierwsze pieniądze popłyną na konta beneficjentów samorządów na Dolnym Śląsku. I właśnie tutaj te informacje zostaną przekazane, stąd duże zainteresowanie i cieszymy się, że dolnośląscy samorządowcy chcą korzystać z tych środków, pomimo tego, że szeroki strumień pieniędzy z różnego rodzaju programów rządowych, to także te europejskie nadal cieszą się zainteresowaniem i to bardzo dobrze świadczy o tym, że między innymi dolnośląskie samorządy mają wiele projektów gotowych do realizacji. Liczymy na to, że właśnie jak najwięcej z nich będzie realizowanych przy użyciu środków europejskich i jako samorząd województwa też jesteśmy już gotowi na rozpisywanie pierwszych konkursów, ponieważ pierwsze zostaną rozpisane już w maju tego roku, więc za kilka tygodni. Negocjacje były niezwykle trudne, bo Dolny Śląsk jest regionem przejściowym. Komisja Europejska prowadzi politykę wyrównywania szans, a więc wspiera przede wszystkim tych najbiedniejszych, do których się nie zaliczamy już. Propozycja, jaką położyła Komisja Europejska, to 870 milionów euro, natomiast negocjacje długie przy wsparciu rządu polskiego zakończyliśmy na poziomie 1,760 mld milionów euro, czyli praktycznie podwoiliśmy kwotę tą, którą nam zaproponowano. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to kolejne 584 miliony euro. Czyli możemy powiedzieć, że te negocjacje zamykamy kwotą ponad 2,3 mld euro, czyli ponad 11 miliardów złotych. Dobra informacja dla nas wszystkich jest taka, że wynegocjowaliśmy również z rządem 1 mld złotych na wsparcie wkładu własnego dla dolnośląskich beneficjentów. Od wielu miesięcy rozmawiamy o rekordowej alokacji dla Dolnego Śląska. Te blisko 11 miliardów złotych, które udało się wynegocjować nam wspólnie z Komisją Europejską i w rozmowach z polskim rządem, to rekordowa kwota w historii województwa dolnośląskiego, ale to też dobre informacje z ostatnich tygodni, kiedy polski rząd podjął decyzję o tym, że dołoży ponad 1 mld złotych do wkładów własnych, do projektów, które będą realizowane przez dolnośląskich beneficjentów. To oznacza, że mniej kwoty będzie konieczne do zabezpieczenia w budżetach tutaj, lokalnych, miejscowych, a więcej pieniędzy przypłynie do nas jeszcze z Warszawy. To bardzo duża ulga, w szczególności dla tych samorządów i tych beneficjentów, którzy mają nieco większe problemy z zabezpieczeniem środków. Takie przykłady mamy spośród na przykład wielu gmin na południu województwa. Jak dobrze wiemy, nasze województwo jest zróżnicowane, jeśli chodzi o poziom rozwoju. Są obszary lepiej rozwinięte i nieco słabiej. Też polityka zarządu województwa i ta polityka, którą proponujemy na kolejne lata w ramach różnych strategii, które opracowujemy w Urzędzie Marszałkowskim, polega na wyrównywaniu różnic, na zasypywaniu różnic i alokowaniu dużych kwot pieniężnych tam, gdzie jest jeszcze najwięcej do zrobienia. Więc to jest kierunek, w którym chcemy podążać. Mamy tutaj wsparcie polskiego rządu. Liczymy też na zrozumienie ze strony Komisji Europejskiej, na dobrą współpracę, żeby te pieniądze były alokowane zgodnie z potrzebami beneficjentów. Mieliśmy świadomość tego i dalej mamy, że sytuacja jest niezwykle trudna. Inflacja, podwyżki cen nośników energii, sytuacja na Ukrainie powodują to, że te budżety samorządów są trudne do realizacji. Jeszcze znalezienie wkładu własnego będzie nie lada sztuką, stąd też to wsparcie i to dziękuję za zrozumienie tej sytuacji 1 mld złotych po to, żeby ten wkład własny dolnośląskich beneficjentów był niższy niż 30%. Chciałbym tu mocno podkreślić kwestię taką, że niektórzy sugerują, czy więc wręcz twierdzą, że te 30% jest ustanowione przez zarząd województwa, ale tak naprawdę te 30% jest
jest zawarte w rozporządzeniach Unii Europejskiej i to rozporządzenie decyduje o tym, jaka wysokość wkładu własnego obowiązuje na Dolnym Śląsku. Największa część środków jest przeznaczona na kwestie związane z ochroną środowiska, z transformacją energetyczną, z tak zwanym Zielonym Ładem, ale to nie wszystko. Oczywiście duża część środków też jest przeznaczona, tu w szczególności jest to priorytet nasz jako samorządu województwa, na infrastrukturę, na linie kolejowe, częściowo również na drogi, choć jest to priorytet, który jest ma nieco mniejszą wartość niż w poprzednich perspektywach, właśnie ze względu na zmianę polityki Brukseli, ale również środki na służbę zdrowia, czy duża pula pieniędzy na badania i innowacje w przedsiębiorstwach. Także tak naprawdę cała rzeczywistość, która nas otacza na Dolnym Śląsku, w naszych małych ojczyznach, ulegnie zmianie, czy będzie dalej ulegać dynamicznej zmianie właśnie dzięki napływowi tych środków. Przede wszystkim zależy nam, żeby utrzymać tą dynamikę rozwoju Dolnego Śląska, który jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej instytucji, ale i osób prywatnych odczuło dobrodziejstwo tego, że jesteśmy w Unii, że mamy do dyspozycji tak ogromne środki. Wszystko to robimy po to, żeby Dolny Śląsk rozwijał się w sposób zrównoważony i żeby te korzyści płynące z przynależności do Unii Europejskiej odczuł każdy Dolny Ślązak. Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego.